Siemano, witam w kolejnym odcinku. Ja jestem Cedi, a dzisiaj przedstawię wam mapy związane z nowym serialem, który bije rekordy popularności. Nazywa się Squid Game, ale na początku wyłączę tą wkurzającą, creepy lalkę. Dobra, proszę bardzo. Zatem słuchajcie, jeżeli odcinek w ogóle wam się spodoba, to zostawcie łapkę w górę, no i subskrypcję z dzwonem, żeby być na bieżąco. Włączę sobie tryb gry kreatywny i słuchajcie, już lecę. Więc tak, jest nowy serial. Pewnie każdy z was o nim wie. Nazywa się Squid Game. Wszyscy o nim nagrywają na YouTube'a i w ogóle przechodzą mapy. Zatem stwierdziłam, czemu by też nie nagrać. No i słuchajcie, znalazłam dwie bardzo przyjemne do grania mapy. I słuchajcie, to jest właśnie pierwsza mapa, która jest odwzorowana. Po prostu odwzorowana na jednej z gier właśnie ze serialu Squid Game. No i słuchajcie, jeszcze jedna bardzo ważna informacja. Zapraszam was na Twitcha CeliTTV. Tam codziennie streamuję od poniedziałku do piątku o godzinie 17, a w weekend o godzinie 9, więc wbijajcie. A słuchajcie, ja już zaczynam. Pierwsza mapa jest odwzorowana właśnie z serialu. Jest to pierwsza gra, czyli zielone, czerwone. I tam była wcześniej lalka. Ja już ją, słuchajcie, już tam respię, tylko boję się, że ona mnie zabije. Chociaż nie, teraz mam tryb gry kreatywny, to mnie nie zabije, więc klikamy sobie start. Proszę bardzo. No i mamy lalkę. Słuchajcie, ogólnie wersja mapy jest na 1.16.5. W opisie filmu będziecie mieli linki do twórców mapy, do twórcy mapy. No i słuchajcie, do wszystkich map, które będą dzisiaj pokazane w ogóle w filmie. No i linki też do tych map. Więc tak, jak widzicie, tutaj jest pierwsza gra. Gra polega na tym, jeżeli nie wiecie, o co chodzi, po prostu jeżeli lalka jest odwrócona, to biegniecie, a w drugą stronę. Właśnie tak, teraz trzeba biec, a jak się odwraca i się patrzy na was, to się nie możecie ruszać, ale dodatkowo jeszcze tutaj akurat musicie trzymać shift, nie tylko nie ruszać się, ale trzymać shift, więc tak, teraz biegnę, proszę bardzo. No i teraz shift, ale i tak nie zdążyłam. I tak, słuchajcie, bym nie zabiła, jakbym miała tryb gry survival. Dobra, o teraz biegnę, 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 dobra, shift, nie zdążyłam, chyba bym przegrała w tą grę. No dobra, mniejsza z tym. W każdym bądź razie możecie sobie zagrać ze znajomymi. Słuchajcie, bardzo przyjemnie się gra, naprawdę przyjemnie się umiera. Aczkolwiek jeszcze dodałam, słuchajcie, tutaj modyfikację też Squid Game, też będziecie mieli ją w opisie, która respi takich oto, proszę bardzo, bohaterów z serialu. Ja w ogóle oglądałam serial, też oglądaliście? Jeżeli tak, to możecie napisać w komentarzu, jak wam się podobał. No i słuchajcie, proszę bardzo, są trzy moby w modyfikacji, no i w ogóle one dropią blok szmaragdu. A ta oto lalka, słuchajcie, która właśnie jest taka groźna i cały czas zabija, jeżeli się poruszycie oczywiście, ona jest tak jakby jako normalny mob, czyli można zrespić sobie parę tutaj takich lalek. Proszę bardzo, tadam! Akurat ta umarła. Słuchajcie, jak wbiję w tą lalkę, to ona w ogóle umiera. No nieźle. Dobra, słuchajcie, to była pierwsza mapa, teraz lecę do drugiej mapy ze Squid Game. Dobra, jestem już na drugiej mapie do serialu Squid Game i ta mapa jest bardziej odwzorowana. Dlaczego? Ponieważ jest tu aż 6 gier z serialu, więc wszystkie gry. No i też dodatkowo pokój, w którym mieszkali, można powiedzieć, spali, mieszkali gracze w serialu. Patrzcie, jak to w ogóle kozacko wygląda. Ogólnie to odpaliłam sobie shadery, żeby było tak bardziej nostalgiczne. No i mapa jest na wersję 1.17.1. Oczywiście w opisie filmu macie linka do niej, więc możecie sobie na luzie zagrać ze znajomymi we wszystkie 6 gier i zobaczyć, kto zwycięży. Dobra, słuchajcie, lecimy. Jak widzicie, tutaj nawet jest w ogóle ta kula, gdzie były przechowywane pieniądze w serialu. No, kozacko to wygląda, więc dobra, lecimy. Tutaj jest pomieszczenie do robienia zdjęć. Proszę bardzo, uśmiech, tam jest kamera, ale dobra, słuchajcie, pokażę wam po kolei te wszystkie 6 gier. Dobra, pierwsza gra. Pierwsza gra jest taka sama w sumie jak na poprzedniej mapie, tylko jest inna, w takim sensie, że nie ma moba, który będzie was zabijał. W ogóle patrzcie, to jest nawet ten pokój z serialu, ale to kozacko wygląda. Dobra, słuchajcie, ale lecimy tak kolorowo. Dobra, i tak, tutaj mamy taki tunel, musimy przejść tym tunelem czarnym. No i proszę bardzo, jest pierwsza gra tak samo jak tam, tylko jak widzicie, nie ma moba, jest taka oto postać, posąg. No i słuchajcie, tutaj w sumie haczyk jest taki, że to wy musicie tak naprawdę kontrolować graczy, więc jak będziecie mieli na przykład znajomych, można powiedzieć, to oni tutaj mają biec, a wy z łukiem na przykład będziecie sobie stać nad tą lalką i ich zabijać, patrzeć, kto się poruszy i tą osobę zabić. No i dodatkowo dostajecie taką książeczkę, proszę bardzo, dzięki której możecie włączyć czerwone światło i wyskakuje na ekranie wszystkim graczom czerwone światło albo zielone światło, proszę bardzo, i to jest sygnał, że gracze mogą biec i tutaj po prostu jak to biegną, no to wygrywają, prawda? Tak, tak samo jak tam, ale dobra, słuchajcie, jest jeszcze 5 gier, więc lecę wam pokazać. W ogóle tutaj na mapie tabliczki są w języku angielskim, no bo to wiadomo, jest mapa
angielska, więc w sensie nie angielska, ale po prostu anglojęzyczna. Tutaj wszystko jest po angielsku, ale dobra, słuchajcie, nie jest polska. Lecimy dalej. Więc tak, druga gra, bo tutaj dalej są gry. Dalej jest gra trzecia, piąta i mamy tutaj drugą grę. Więc dobra, znowu musimy przejść tym tunelem i tutaj znowu po innych schodkach tym razem. Fajnie w ogóle to jest zrobione i tak odwzorowane jak w serialu. Dobra, lecimy. I druga gra, z tego co pamiętam, to w serialu były ciasteczka. No i tutaj też są ciasteczka, tylko troszkę inaczej wyglądają. Ogólnie w serialu było tak, że mieliście ciasteczko i musieliście dany kształt z niego tak jakby wykroić igłą. No i słuchajcie, proszę bardzo, tutaj akurat polega to na tym, że musicie wziąć kilo, w sensie wasi znajomy i wy też, jeżeli w to byście sobie chcieli zagrać i po prostu odwzorować kształt taki, jak jest tutaj pokazane w miodzie, bo tutaj akurat jest w miodzie kształt, który trzeba będzie odwzorować. Tutaj mamy na przykład parasolkę, tak jak w serialu, tutaj mamy kółko i jeszcze są tam dwa kształty są, czyli tak jakby trójkąt i gwiazda, aczkolwiek nie wiem, który jest który. Tutaj jest chyba gwiazda, a tutaj jest trójkąt, tak to wygląda, no. Więc to też fajnie wygląda, tak samo tutaj jest też taki plac zabaw, więc no, pogu. Dobra, słuchajcie, lecimy dalej, kilnę się, bo ja mam tam, słuchajcie, spawn pointa ustawionego, więc będzie szybciej. Dobra, trzecia gra. O, tutaj jest trzecia gra, dobra. Idziemy znowu tym pokojem i znowu musimy iść przez taki tunel. Dobra, lecimy do trzeciej gry. Oczywiście, słuchajcie, ze znajomym tutaj się będzie mega kozacko grało, bo po prostu jest taka konkurencja. O, tutaj mamy trzecią grę. Trzecia gra w serialu to było przeciąganie liny, a tutaj jest troszkę inaczej to zrobione. Oczywiście tutaj jest miejsce dla graczy, albo możecie się dobrać w drużynę, albo nie. I gracze wychodzą tu po windzie. Oczywiście, proszę bardzo, lecimy do góry. Winda jest i jeden gracz staje sobie po jednej stronie, drugi po drugiej. No i słuchajcie, cała sztuka polega na tym, że gracz miał dostać przynajmniej, tutaj powinna być komenda, ale nie ma. To chyba jest do naprawy, ale dobra, mniejsza z tym, dostaje, gracz powinien dostać wędkę, albo musa mi dacie. No i mam tutaj taką wędkę i cała zabawa polega na tym, że jeden gracz musi tą wędką ściągnąć drugiego na dół, po prostu go zrzucić. No i jak tutaj go rzuci, to niestety F, mogę wam zademonstrować, ponieważ spada się na, po pierwsze, tam są stalagmity, czy jako tam się zwie, czyli z nowych wersji Minecrafta te bloki. No i po prostu jest F, tadam! F, tak, zatem słuchajcie, stalagmit, na stalagmicie się zabiłam, dobra, kolejna gra, no to bardzo fajnie wyglądało, a teraz jestem ciekawa kolejnej gry, bo z tego co pamiętam to w serialu ona była kozacka, zobaczymy jak będzie teraz. Kolejna gra, gra numer 4, proszę bardzo, idziemy znowu tym razem jakimś zielonym szlakiem i lecimy dalej, jejku, ej, te tunele są masakrycznie długie. Dobra, mniejsza z tym, proszę bardzo, i teraz będziemy wybierać na początku, jeżeli dobrze pamiętam, swój numer. Nie, a, bo to jeszcze, słuchajcie, jest ta gra w kulki. Tak, gra w kulki, no i tutaj na pewno jest problem z odwzorowaniem właśnie tej gry w Minecrafcie. Jak widzicie, jest tutaj takie osiedle, tak samo jak było w serialu. Natomiast tutaj jest to tak zrobione, że zamiast po prostu, można powiedzieć, będziecie zgadywać, ile inny gracz, przeciwnik ma kulek, to musicie dorzucić kulki, czy tam przedmioty, które sobie dacie do dozownika, jak akurat dam kulę szlamu. I akurat na tej mapie polega to na tym, że musicie dorzucić tą kulką do tej oto dziury, proszę bardzo. O, na przykład teraz prawie dorzuciłam. No i słuchajcie, ten, który dorzuci, zbiera po prostu kulę przeciwnika. Tak to wygląda. No i słuchajcie, na zmianę po prostu z tego dispensera sobie wrzucacie te kule. O, wpadło chyba nawet, ale się one stakują, to trochę źle. No ale dobra, słuchajcie, mamy kolejną grę odzorwaną, teraz lecimy dalej. Teraz piąta gra jest super, słuchajcie. O tą mi grę chodziło, ona mi się mega podoba. Gra numer 5, o tutaj jest gra numer 5, więc idziemy do niej znowu po schodkach. Dobra, słuchajcie, no ja nawet sama ze znajomymi chciałabym zagrać na tej mapie, bo jest mega ciekawie. Jeszcze jakby się założyć o jakąś nagrodę, no to czemu nie w sumie? No ten tunel akurat jest dość długi, jak widzicie, tylko to przechodzenie jest dość długie. Ale dobra, słuchajcie, więc tutaj polega to na tym, że wybieracie sobie po prostu kolejność, czyli wybieracie numerki i według tych numerków startujecie na tej oto platformie. Proszę bardzo. Oj, czyli w serialu było to szkło. Tutaj też jest szkło. No i słuchajcie, na czym polega ta zabawa? Może ja nie będę sobie zmieniać game moda, bo zginę. Patrzcie na to, jak źle trafię.
Więc tak, lecimy może. Jejku. Ja i mój parkour, przepraszam od razu, z góry przepraszam. O, dobra, udało mi się, proszę bardzo, przeskoczyłam. Dobra, lecę dalej. Okej, okay, udaje mi się. Nieźle, i co jest? O nie, dobra, i już E, widzicie? Słuchajcie, to akurat jest zrobione dzięki komendom. Czekajcie, to sobie podlecę do góry. Dlaczego nie mogę podlecieć? Dobra, halo. Co jest? Dobra, mogę już podlecieć, nie wiem co. Coś mi się chyba spacja zacięła. Słuchajcie, tutaj polega to na tym, że po prostu, jak widzicie, tutaj są płytki naciskowe. I jak na zły blok staniecie, to po prostu komenda, dzięki komendzie blok pod tym się usuwa, no i po prostu spadacie na dół, więc to jest mega ciekawe akurat. Ta gra mi się chyba najbardziej podoba. Tutaj są te komendy wszystkie, które są poustawiane przez twórcę mapy. Dół wygląda mega kozacko. Ta gra chyba najbardziej mi się podoba, więc możecie znajomymi sobie w kolejności, tak jak wybierzecie, po prostu tutaj przeskakiwać. No i nie wiadomo, kto wygra, prawda? Dobra, słuchajcie, lecimy do ostatniej gry. No i ostatnia gra to jest gra w Kalmara. Czekajcie, tylko tutaj musimy mieć... O, szósta gra. I to jest troszkę zepsuta mapa. Od razu wam mówię, więc sobie jak ją ściągniecie, to nie bądźcie zdziwieni. Po prostu tutaj coś się ucięło, ale dobra, lecimy dalej. Mniejsza z tym. I gra w Kalmara, czyli tak naprawdę gra, której... no musicie znać zasady, jak grać w Kalmara. To nie jest w sumie nic takiego trudnego, jak się to pozna. A ja wam nie będę tłumaczyć, trochę nie umiem tego wytłumaczyć, ale dobra, to ja mam tą grę w Kalmara. No chodzi o to po prostu, że jest obrona i atakujący i obrona tej broni po prostu tego, można powiedzieć, Kalmara, a tak jakby atakujący musi dotrzeć tutaj, w to miejsce. Z tego co pamiętam, to tak było właśnie w serialu, więc informuję. I to jest gra w Kalmara. No i słuchajcie, kto wygrywa? No to już zależy od rozgrywki, prawda? No i to wszystko było na tej mapie, jeżeli chodzi o rozgrywki i odwzorowanie serialu w Minecrafcie, ale wygląda to naprawdę pokaźnie kozacko, tutaj jak widzicie już wszystko wam pokazuje tak z góry. No ze znajomymi taka gra mega ciekawa by była, tak mi się wydaje, byście zostali na przykład uwięzieni i byście grali o pieniądze, o życie i o wszystko, więc no mi się podoba. Napiszcie w komentarzu, co sądzicie o dwóch mapach, która wam się bardziej podobała. No i słuchajcie, możecie stawić łapkę w górę, no i subskrypcję z dzwonem, a ja się z wami żegnam. Jeżeli chcecie więcej takich odcinków, to możecie napisać w komentarzu. Dzięki wielkie za oglądanie, trzymajcie się, do zobaczenia, pa pa!